kiedyś widzieliście, to dzwońcie po policję. Chcę otworzyć drzwi i zrobimy takie wejście. Dobra. Tylko mnie nie nagrywa. Jak to nie? No to co, zaczynamy coś kręcić? Chicago. Lotnisko, zimna cholera na tym lotnisku. Pojedziesz? Ale pojechał. Podlasie Club, open, tylko ciekawe czy na pewno open. Strażnicy. Dobra, opcja po pijaku, nie możesz wyjść do góry. No, ale po pijaku to mogłem spać z tego fotela. No, dlatego jest tam pas bezpieczeństwa. End of the ride. Z powrotem. Widać, mamy w sumie są fajne. Chodźmy stąd. Zaczynamy przygodę w Chicago, część druga. Jackowo. Gdzie jesteśmy teraz? Kościuszko Park. Czyli nie ma tu w zasadzie nic tak naprawdę. Ale od czegoś trzeba zacząć. Zaraz już mogę powiedzieć, bo wcześniej źle nagrałem, że jesteśmy w centrum Jackowa w Chicago, czyli tej słynnej polskiej dzielnicy, tylko że bez Polaków już. Prawie. To znaczy są, ale to już nie jest tak Jackowo jak było wcześniej, bo dużo Polaków wzbogaciło się, prawda? I przeprowadziło się na suburbia. I miejsce Polaków zajmują Meksykanie. Ale taka ciekawostka jeszcze, że w Chicago mieszka około 2 milionów Polaków albo Amerykanów polskiego pochodzenia i to jest drugie co do wielkości polskie miasto po Warszawie. W sensie polskiej populacji. Ludność w ogóle Chicago obszaru metropolitalnego to jest niecałe 9 milionów, czyli Polacy ponad 20%, jeżeli chodzi o Chicago i suburbia Chicago. Tak podaje kilka źródeł. I tutaj mamy jeszcze przy kościele szkołę też. I to jest bardzo popularne, jak tutaj właśnie Kinga powiedziała, że przy kościołach są szkoły. Prawdopodobnie katolickie, ale tego nie wiem na pewno. Teraz idziemy gdzieś dalej. Gdzie idziemy? Zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka, bo nie jestem pewna, czy jest otwarty, czy zamknięty. A nie w bronie lepiej? Nie, w poziomie musi być. Niebezpieczne znaki. Jak kiedyś widzieliście, to dzwońcie po policję. Chcę otworzyć drzwi i zrobimy takie wejście. Dobra. Tylko mnie nie nagrywa. Jak to nie? Pokazujemy polskie akcenty, 125. rocznica parafii świętego Jacka, idziemy dalej. Świętej pamięci Maryla, to też był jakiś klub, ale już nie ma. Zamknięte, tak? No. Kurowski Sausage Shop. Zobaczymy. Retro na pewno. A, otwarte jest, już myślałem, że zamknięte. Czyli jednak. Działa, działa. Jest otwarte. Idziemy po kiełbasę? A zobaczymy, co tutaj mają.
No i jesteśmy w downtown. Są wieżowce, proszę bardzo. No i zaczynamy eksplorację. Chicago Public Library. Biblioteka. A tutaj mamy słynną fasolkę chicagowską z panoramami miasta. Oczywiście, kiedy to? Dzisiaj już? Czy wyszły te prace konstrukcyjne, czy wczoraj? Dzisiaj. Dzisiaj. Pek. Taki pek, jak nazwasz? Wczoraj, wczoraj są. Wczoraj. Chyba jeszcze załapiemy się na jakiś koncert, festiwal. Trochę kultury i sztuki. Millennium Park. A w międzyczasie chciałbym jeszcze dodać, że w tym filmie opowiem o kilku różnicach między Chicago a Nowym Jorkiem. Oczywiście z perspektywy tych kilku dni, które tutaj spędzam. Ale już rzuciło mi się w oczy kilka takich różnic. Na przykład, jak na razie, Chicago wydaje się dużo spokojniejsze. W sensie mniej hałasu na ulicach, mniej różnego rodzaju świrów, mówiąc wprost. Mniej śmieci, mniej bałaganu też. Na razie póki co wszystko wydaje się takie czyściejsze, ładniejsze, lepiej zorganizowane. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Dopiero co przyjechaliśmy tutaj na downtown. Wcześniej byliśmy na tych suburbiach i Wiackowie. Tak jak widzieliście. I zobaczymy, zobaczymy, co tutaj dla nas Chicago jeszcze ma ciekawego. To się nawet ładnie, dobrze komponuje. Nowoczesność i tradycja, jak mówię. Dokładnie. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Trump Tower. Jest też w Nowym Jorku. Jest w Miami, tak? I'm not sure. A gdzie mówiłaś, że jest też? Las Vegas. Las Vegas. Piękny widok, piękna panorama miasta. Wystarczy tego przebiegania na czerwonym. Chociaż tutaj można, jak nic nie jedzie. Nie ma mandatów. No powiem ci, że zajebiście to wygląda. Aż mój telefon się zagrzał z ekscytacji. Dziadowski smartfon. Nie smartfon, tylko ten iPhone. To jest to Chicago River, tak? Ja. Kogo wrzucę do tej rzeki za karę? I tą rzekę? Możesz sobie tu wykupić cruz. Łodzią po rzece, taki cruz. A to widziałem. Z przewodnikiem, powiedzmy, tam opowiada o tych budynkach, które tutaj są. I na święto świętego Patryka, tak, jest barwiona na zielono ta rzeka. Naturalnymi jakimiś rzeczami, podobno, które podobno nie są szkodliwe dla środowiska. Tutaj mam jeszcze przepiękny budynek Chicago Tribune, a tak w ogóle to czytałem, on był kiedyś uznawany za najpiękniejszy wieżowiec na świecie chyba. A przynajmniej w USA. Słyszałeś coś o tym? Na pewno w USA, ale nie wiem, czy nie na świecie. No i jest bardzo ładny. I w tym Chicago Tribune idziemy szukać artefaktów. A jak ich to pokażę za chwilę, jak znajdę. Znajdziemy coś. Nawet Kinga nie wie, o jakie artefakty chodzi, a ja wiem. Znaleźliśmy artefakty. Te, o których mówiłem. W tym budynku są wmurowane po prostu kamienie, które zostały użyte przy budowaniu innych budynków, zazwyczaj znanych historycznych budynków. Tu widzicie z katedry Notre Dame. Thank you.
nie, to jest w sumie takie anemiczne, że nawet ja mogę iść, ale to może to szybciej jeździ później. Nie wiem. Chyba tak, to stoi teraz. To co, jemy, a potem wymiotujemy, czy idziemy najpierw na to? Dobra. W ogóle po ile bilety, bo jak majątek. Dobra. To nie. To mam nadzieję, że tanio dla Polaków, bo będziemy targować się. Nawet są koniki, te kamyty, czy jest. Tak. Koniki są? To na koniki może pójdę. Ja na koniki, a ty na diabelski młyn. I tak, żeby były kolorowe. Jest klimacik. A czekaj, to WSM jest troszkę zawsze, czy...? Tak. Nie wiem, czy w zimę też działa, pewnie nie. Ale jest zawsze, nie takie okazjonalne. Fajnie. A więc zrobimy mały update z Chicago. Jesteśmy teraz na Molo. I w zasadzie podtrzymuję wszystko to, co powiedziałem wcześniej o Chicago. Czyli, że wydaje się dużo... O, fajny akcent. Wydaje się dużo bardziej czystsze. Zadbane. Przeszliśmy też dość duży kawałek po downtown. Byliśmy w Jackowie i byliśmy w Oak Park i w sumie widziałem tylko jednego bezdomnego. Oczywiście, na pewno są takie dzielnice i takie miejsca, gdzie jest więcej tych bezdomnych, ale już na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że tego problemu, tego zjawiska jest dużo, dużo mniej niż w Nowym Jorku. Tak samo dużo, dużo mniej różnego rodzaju dziadostwa i po prostu dziadostwa, powiedzmy. No, miasto wygląda na bardzo zadbane. Wszystkie te miejsca, w których byliśmy, wyglądają na bardzo ogarnięte. To jest plus. Metro też wydaje się bardziej ogarnięte. Chociaż czekaliśmy pół godziny, bo było aż tyle opóźnione, czyli brzmi znajomo. Coś takiego jak w Nowym Jorku. Tak, że często się spóźnia. Natomiast stan metra bardzo czyste i bez żadnych jakichś psycholi, ludzi mówiących samych do siebie, krzyczących, bez żadnego show, tak jak tego jest dużo w Nowym Jorku, więc to mi się podoba oczywiście. Słuchajcie, jesteśmy tutaj jeszcze na Molo, musimy coś zjeść i idziemy na koncert, ale muszę wam przyznać, że trochę się stresuję. Normalnie tego nie robię, ale Ginga mnie namówiła, dzisiaj będzie mój pierwszy raz, wcześniej nigdy tego nie zrobiłem. Kupiłem burgera wegetariańskiego. On pewnie będzie dobry w smaku nawet, tylko że bez mięsa. No ale to tak w ramach doświadczenia próbowania różnych rzeczy w życiu. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, tak pół żartem, pół serio, ale nawet bardziej pół serio. W Nowym Jorku jest bardzo ciężko z toaletami w miejscach publicznych. Są w niektórych parkach, nie we wszystkich, są zazwyczaj usypione. A tutaj mamy nawet w marketach, we wszystkich w sumie dużych marketach, w których byliśmy, były toalety. I tutaj jesteśmy też w takim sklepie pamiątkowym połączonym z restauracją. No i też, nie wiadomo, restauracja musi być, ale ogólnie fajna i ważna sprawa, szczególnie jak ktoś zwiedza intensywnie cały dzień poza hotelem. Za mną jezioro Michigan oczywiście i jeszcze taka ciekawostka. Jezioro Michigan ma 58 tysięcy km kwadratowych powierzchni, a nasz Bałtyk 150 tysięcy km kwadratowych, więc widać tutaj, jak ogromna jest ta skala, jak ogromne jest to jezioro. Praktycznie 1/3. I tam za jeziorem jest jeszcze kawałek ziemi amerykańskiej, a za tym kawałkiem Kanada. Kanada znaczy działająca służba zdrowia. Znaczy tu też działa, ale... A w zasadzie czy działa? Jeżeli mało kto może sobie na nią pozwolić, to... No dobra, dla mnie akurat działa, ale... Jak jest służbą zdrowia amerykańską, wszyscy wiemy. No po co idziemy sobie? To opowiedz coś jeszcze, Kinga. Teraz akurat nie mam jest do powiedzenia. No. To zapomnij, że nagrywam. Kolejny budynek, który pamiętasz, to taki dziwny, jakby przekrojony na pół. Idziemy sobie boso przez Chicago, udajemy się w stronę Buckingham Fountain. Później spróbujemy wpić się spontanicznie na koncert muzyki klasycznej. Będzie pięknie.
Tak będzie. A zanim to będzie wszystko, to musimy jeszcze uważać, żeby nie nadepnąć boso na kupy, bo idziemy boso po trawie. Tak dla przyjemności. Bardzo, bardzo czysto, naprawdę. Nie widzę tu żadnych śmieci, ani żadnych psich. No właśnie, całkiem inaczej niż w Nowym Jorku. Kolejny plus. Tak jak już mówiłem chyba 3 razy o tym właśnie, że tutaj jest dużo bardziej czysto. I o tym, że czuję się tutaj trochę w tym Chicago jak w kurorcie. Możemy zjeść coś. Zobaczymy. Kosza się. No przestań, bo to ludzie słuchają tego. On tylko znaczy... jadł i narzekał, typowy Polak. Tak. Jak ci mówiłem, mów ciekawostki, to nie, to wypominasz, że. Wypominasz, że jadłem. Ale jadłem burgera wegetariańskiego, który był bardzo dobry, muszę to powiedzieć przy Kindze, bo potem powie, że kłamałem albo coś. Z tych ust powinna lać się woda, bo to jest taka właśnie fontanna, ale na razie się nie leje. Szanowni Państwo, tak poza tym, dziękuję za oglądanie, dziękuję za Waszą uwagę i czas. I tym miłym akcentem prawie już kończymy ten odcinek, nagrywanie do tego odcinka, bo myślę, że jest już dużo materiału. Telefon znowu wysiada. Idziemy jeszcze na fajerwerki i na Riverwalk, więc może tam jeszcze coś dogram. A w międzyczasie oczywiście wszystkie subskrypcje, lajki, udostępnienia będą bardzo mile widziane. Kończymy jeszcze podziękowania dla Kingi, która uciekła, ale była przewodnikiem moim tutaj po Chicago, pomagała w nagrywaniu tego odcinka, dostarczała ciekawostek, także super i tak jak mówię, końcówka będzie wystrzałowa, także jeszcze oglądajcie i pamiętajcie o subskrypcji. Dzięki wielkie.